Naturalnym zjawiskiem jest to, że wahamy się przed podjęciem niektórych decyzji. Coś nam mówi, że pragniemy coś zrobić, mimo że nie powinniśmy. Albo boimy się zrobić czegoś, co w gruncie rzeczy uważamy za słuszne i potrzebne. Można powiedzieć, że jesteśmy kierowani przez różne wewnętrzne głosy. Koncepcję trzech struktur istniejących w naszej osobowości opracował Sigmund Freud w psychoanalizie. Czym są owe struktury? I jaką znajduje analogię z kreacjami tworzonymi przez głośnego rapera ostatnich lat, czyli Quebona Fide? Ja jestem Barski, a to jest kolejny odcinek na kanale Jak To? Sigmund Freud był austriackim lekarzem i neurologiem przełomu XIX i XX wieku. Opracował psychoanalizę, czyli rodzaj terapii w założeniu o różne teorie, na przykład związane z obecnością nieświadomości w ludzkiej psychice. Psychoanaliza znacząco wpłynęła na poznawanie tajników ludzkiej psychiki. Jednym z jej elementów jest wyodrębnienie trzech struktur działających w ramach naszej osobowości. Są to ego, superego i ID. Czym one są? ID jest naszą najbardziej pierwotną częścią, odpowiedzialną za popędy, głównie popęd seksualny i agresywny. ID jest głosem, który odpowiada za natychmiastowe spełnianie naszych potrzeb w celu osiągnięcia natychmiastowej przyjemności. Można powiedzieć, że ucieleśnieniem ID jest dziecko, które dąży do spełnienia potrzeb bez akceptowania żadnych przeszkód. Superego jest strukturą odpowiadającą za dążenie do ideału. Oznacza to stosowanie się do reguł, które narzuciło nam społeczeństwo, rodzina bądź kultura, czyli wszystkie czynniki, które wytworzyły w nas system moralny, co powinniśmy, a czego nie. Oprócz sztywnych zasad, superego stanowi nasze pragnienia w dążeniu do bycia idealnym. I w końcu jest również ego, które stara się pogodzić ciągłe konflikty ID oraz superego. Stara się on realizować nasze potrzeby i pragnienia, jednak w oparciu o trzymanie się pewnych norm. Będąc głodnym w kinie, nie zaczniemy wyrywać popcornu nieznanemu nam sąsiadowi, ale zaczekamy do końca seansu i kupimy coś w sklepie. Ego ma silny kontakt z rzeczywistością i to ono decyduje, jaką decyzję podejmiemy. Między tymi trzema strukturami zachodzi nieustanna płynność i podejmowanie kompromisów przez nasze ego. Jednak czasami rozbieżność między superego i ID jest tak duża, że prowadzi to do różnych problemów psychicznych, które mogą być rozwiązywane przez terapię. Jednak najczęściej ego samo sobie radzi z konfliktami poprzez mechanizmy obronne, np. wyparcie czy racjonalizację. Nawiązując do ostatniej głośnej przemiany rapera Quebona Fide, można powiedzieć, że jego poprzednia, charyzmatyczna i ekspresyjna forma była ucieleśnieniem ID, zaś obecna, przedstawiającego nieśmiałego nerda, to przedstawienie superego. Jednym ze sposobów przedstawienia wspomnianych struktur jest popularna sekwencja w bajkach, w której na barkach bohatera siedzą aniołek, czyli superego, oraz diabełek, czyli ID. To, jaka decyzja zostanie podjęta, zależy już od posiadającego kontakt z rzeczywistością bohatera, czyli ego. Psychoanaliza Freuda jest o wiele bardziej złożona i zawiera na przykład studium pojęcia nieświadomości lub ważną rolę analizy snów w psychoanalizie. Zapraszam Was do przestudiowania tego tematu na własną rękę. Jednak to już wszystko w dzisiejszym odcinku Jak To? Ja jestem Barski, a Was zapraszam do polubienia filmu, jeżeli Wam się spodobał, oraz do subskrypcji z zaznaczeniem dzwonka, jeżeli chcecie więcej. Do usłyszenia!